Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swym tronie pełnym chwały i zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, kozły po lewej swej stronie. Wtedy odezwie się król do tych po prawej stronie: pójdźcie, błogosławieni ojca mojego, weźmijcie w posiadanie królestwo przygotowane wam od założenia świata. Bo byłem głodny, a daliście mi jeść, byłem spragniony, a daliście mi pić, byłem przybyszem, a przyjęliście mnie, byłem nagi, a przyodzialiście mnie, byłem chory, a odwiedziliście mnie, byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie. Wówczas zapytają sprawiedliwi: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie, albo spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię, lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie? Król im odpowie: zaprawdę powiadam wam, wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom. Bo byłem głodny, a nie daliście mi jeść, byłem spragniony, a nie daliście mi pić, byłem przybyszem, a nie przyjęliście mnie, byłem nagi, a nie przyodzialiście mnie, byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście mnie. Wówczas zapytają mi ci: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym, albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym, albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie? Wtedy odpowie im: zaprawdę powiadam wam, wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tego im nieście nie uczynili. I pójdą ci na mękę wieczną, a sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. Chrystus Król to nie tylko pomnik w Świebodzinie, ale przede wszystkim ostatnia niedziela związana z rokiem liturgicznym. Niedziela, uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Jako ludzie wierzący jesteśmy Jemu poddani. Bynajmniej tak powinno być. Bynajmniej tak powinniśmy się zachowywać, że należymy do Niego i czynimy to, co Jemu się należy. Ale znowuż, jako ludzie czynimy to, co nam się podoba. Patrząc na sytuację z raju, na pierwszy grzech, grzech pierworodny, możemy jasno powiedzieć: nie jesteśmy marionetkami. Mamy wolną wolę, bo Bóg nas w to wyposażył. Wolna wola, która może powiedzieć względem Pana Boga: nie, nie chcę Cię. Ale z drugiej strony, kiedy dokonujemy wyborów, to zawsze szukamy tego, co jest dobre. Tak gdzieś podświadomie w sercu czujemy, że to powinniśmy uczynić, a tego nie. I mimo wszystko gdzieś kierujemy się pewnymi zasadami. Zasadami, które są Boże. I dzisiaj można powiedzieć, że przy tej okazji kończącego się roku liturgicznego należałoby powiedzieć o nawróceniu, o zwróceniu się ku Bogu, o zwróceniu się ku wartości najpiękniejszej, najważniejszej, której nie da się w żaden sposób opisać żadnymi kwotami, nie da się zmaterializować, nie da się jakoś wycenić. Bo to jest coś, co pozwala mi być w pełni człowiekiem. Czy dzisiaj nawrócenie jest ważne? Pytanie, jak mam się nawrócić z jakiejś drogi do czegoś, co już znaliśmy, kiedy do końca tego nie znamy? Kiedy my tego Pana Boga w ogóle nie poznaliśmy, nie chcieliśmy Go poszukać. Zatrzymaliśmy się na jakimś etapie wiedzy o Nim i na tym koniec.
Nie doświadczyliśmy Jego obecności w swoim życiu, nie doświadczyliśmy Jego działania w mojej codzienności, więc trudno mówić, że chcemy do Niego powrócić. Dzisiaj trzeba by było powiedzieć o tym, że chcemy tego Pana Boga spotkać. Tylko czy jest to dla mnie ważne? Spotkać Pana Boga w swoim życiu to powiedzieć, że znalazłem skarb największy. A my się zadowalamy byle błyskotkami. Byle świecidełkiem, które sprawia mi chwilową radość. Spotkać Pana Boga w swoim życiu to doświadczyć takiej wielkiej miłości. Miłości, która zgadza się na moje błędy. Miłości, która zgadza się na moje potknięcia. Z miłości, która zgadza się na moje zdrady. Coś, czego człowiek drugi nie potrafi zaakceptować. Bo kiedy popełnisz błąd, on cię przekreśli. Bo kiedy zdradzisz, jesteś marny. A Pan Bóg w tej swojej miłości przychodzi do mnie i mówi: głupcze, pobłądziłeś. Ale mimo wszystko jesteś moim dzieckiem i ja cię kocham. Mimo wszystko jesteś dla mnie ważny, bo ja nie chcę cię stracić. Na sam fakt nawrócenia jest takie ładne słowo metanoia. To greckie słowo, bliższe też hebrajskiemu teszuwa, oznaczające zarówno zmianę samorozumienia, myśli i myślenia jednostki, jak i postępowania w kontekście chrześcijańskich praktyk kultowych. To oznacza także pokutę i skruchę. Dzisiaj jest bardzo wiele takich tematów, które wołają o krytykę. Wołają o bicie się w piersi, wołają o to, żeby oczyścić się. Ale zawsze jest mówione: wy musicie. A dlaczego nie mówi się: zacznę od siebie. Zacznę od swoich błędów, zacznę od swoich porażek, zacznę od swojego podwórka. Zacznę tutaj robić porządki. Jeżeli chcę osiągnąć jakiś poziom wartości, który jest dla mnie istotny, to właśnie muszę spojrzeć w lustro. Spojrzeć na tą twarz, którą tam widzę, i powiedzieć sobie, kim ja jestem. Kim jestem i czego chcę. W sprawach wiary nie można pójść zbyt szybko na głęboką wodę, bo się zadławimy, zachłyśniemy się i zaczniemy tonąć. W sprawach wiary trzeba stopniowo podnosić poprzeczkę. Zaczynać od prostych rzeczy. Zaczynać od tego spojrzenia na Pana Boga, że On nie chce mi zrobić krzywdy. On nie chce uczynić ze mnie niewolnika, który będzie mówił: tak, Panie Boże, nie, Panie Boże, przepraszam, Panie Boże. Chce sprawić ze mnie człowieka, który będzie myślał, który będzie się zastanawiał, dlaczego mam iść w prawo, a nie w lewo. Dlaczego mam dokonać takiego wyboru, a nie innego. Dlaczego mam z tego zrezygnować, a nie się w to zaangażować. Żebym nie zrobił sobie krzywdy. Żebym nie popełnił błędu, którego będę żałował. Żebym nie zniszczył sobie pewnych cech, które są niezbywalne. Żeby nawrócić się, to muszę przypomnieć sobie wszelkie prawdy z katechizmu. Że jest jeden Bóg w trzech osobach. Że te trzy osoby są ze sobą równe. Że
Syn Boży stał się człowiekiem i umarł za nas. Że w Jego miejsce przyszedł Duch Święty, który nas jednoczy. Jednoczy, a nie dzieli. A my tak szybko reagujemy gniewem i złością i oburzeniem, mówiąc: nie, my tego nie chcemy. My nie chcemy tego Kościoła, my nie chcemy tego Boga, my nie chcemy tych księży, my nie chcemy tej religii. To co chcecie? To co jest dla was istotne? Pełen brzuch i piękny wygląd? Wszystko przemija. Człowiek też przemija. Ostatni tydzień roku liturgicznego to takie mocno apokaliptyczne teksty, mówiące o tym, co będzie na końcu, o tym, co nas czeka po tym ziemskim życiu. Kiedy faktycznie staniemy przed tronem Baranka, kiedy staniemy przed tronem Bożym, przed sądem i zobaczymy, że wcale to nasze życie to do takich dobrych nie należało. Gdzie nie ma już możliwości naprawienia czegokolwiek. Gdzie nie ma dodatkowego czasu, dodatkowej szansy. Że to nie jest gra komputerowa, którą mogę zresetować i zacząć jeszcze raz. Gdzie mój czas upłynął. I gdy nagle zorientuję się, że to swoje życie to tak naprawdę zmarnowałem. Żeby nie zmarnować tego życia, nie mogę patrzeć tylko na swój czubek nosa, na moje ja, na moje potrzeby. Tak jak było słyszane w Ewangelii na początku, muszę szukać w drugim człowieku tego, co on oczekuje. Ale też w tym drugim człowieku, patrząc na jego wady, patrząc na jego słabości, muszę odnajdywać siebie. To, co mnie w nim drażni, jest też moją jakąś przypadłością. Skoro ona mnie w nim drażni, to znaczy, że ja pewnie jestem taki sam i należy to zmienić. I kiedy podejmę pracę nad sobą, kiedy zacznę ciosać ten swój klocek, aby nadać mu kształt, okaże się, że z tego bałaganu zbyt dużo. Ale muszę okazać też cierpliwość w stawaniu na nogi. Muszę okazać cierpliwość w tej swojej przemianie. Bo nic nie dzieje się tak za psyknięciem palców. To nie jest czary-mary, hokus pokus. Ale jest to długoterminowa praca. Praca, która przynosi zamierzony efekt, jeśli jestem w tym zaangażowany. Praca, która przynosi radość, jeśli zobaczę obok siebie szczęśliwych ludzi. Szczęśliwych przez to, że ja jestem obok nich. A jeśli ja daję innym szczęście, to znaczy, że kroczę właściwą drogą. A to także oznacza, że przy końcu mogę usłyszeć: wejdź do radości Twego Pana. Amen.